Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, aka Pomidorowy.pl. Witam was w 10. odcinku z Minecraft, a raczej zagrajmy w Minecraft, jak chcemy być bardziej precyzyjni. Dobra, na sam początku pójdźmy sobie spać. Na samym początku chciałem powiedzieć, chciałem się lepiej wyrazić. Dobra, wszystko jest git. Dzisiaj nie ma kamerki. Nie ma kamerki, dlatego że nie rozkładałem sobie green screena, bo jak wiecie, jestem co po podróży teraz, bo wróciłem niedawno sobie od mojej dziewczyny. Bo miałem taki mały urlop. No, dlatego też streamów nie było, chociaż ze streamami to jest teraz taka sytuacja, że nieprędko one będą, ponieważ na razie nie mam ochoty. Musiałem to jakby w fajny sposób wytłumaczyć. Dobrze, zatem dzisiaj widziałem, że Kruger w ogóle zostawił mi komentarz swoją drogą, bardzo dziękuję. Dzisiaj zabierzemy się za coś, co nie jest co prawda ze zbioru zadań, które mi tam piszecie w sekcji komentarzy. Swoją drogą bardzo dziękuję za taką fajną aktywność. Dzisiaj porobimy inne rzeczy. Tym razem zadanie od siebie samego, czyli zbudujemy sobie tutaj tą ścianę, wyburzymy i tutaj zbudujemy sobie plantację. Ale nie byle jaką plantację, bo zbudujemy sobie plantację roślinek. Będziemy sobie tutaj wsadzili. W sumie nie wiem. Chyba będziemy sobie tutaj te wszystkie nasionka, co mam, czyli wiecie, tam buraki, marchewki i tak dalej, więc rozpoczynamy. Czas tutaj zburzyć to. Bo myślę, że możemy tutaj. Nie byłoby to zgłupie, aczkolwiek w sumie nie. Zrobimy jeszcze inaczej. Oj, oh god, czemu musi mi tutaj źle klocek stawiać się? Zejdźmy sobie w dół. Pomyślałem, że skoro mamy tutaj takie lochy i twierdzę, to fajnie byłoby, żeby jakiś z tych korytarzy zagospodarować na jako tako, powiedzmy, plantację. I myślę sobie, że tutaj nas w ogóle nie było, tak by the way. A nie, byliśmy jednak, więc co ty kłamiesz, pomidorzy, ty potworze jeden? To sobie zostawimy. No i co? Lepiej to wszystko zagospodarujemy, co nie? Tak więc, no co? Możemy sobie zburzyć tę ścianę i ta ściana nam będzie służyła jako taka tutaj plantacja i to nie jest głupi pomysł. To jest jak najbardziej dobry pomysł i jak najbardziej trafny pomysł przede wszystkim. A przy okazji pozbieramy sobie trochę popękanych cegieł. Czemu by nie? No. Tak więc, co o mnie? Wróciłem sobie z urlopu. To już wszyscy o tym wiemy. No i zabieram się za nagrywki. Chciałem dzisiaj w ogóle Little Nightmares nagrać, ale ponieważ nie rozłożyłem sobie green screena, to stwierdziłem, że jednak Little Nightmares bez green screena to nie Little Nightmares. Tym bardziej, że w ogóle lubię z green screena korzystać i no stał się on taką domeną mojego kanału. O, leci muzyka w tle. A niech se leci. Dobra, tu mamy tak. To musimy to samo zrobić tutaj, żeby było symetrycznie. Tak jak lubimy, oczywiście, że tak. Co prawda, budowla, ten w sensie cały domek, w cudzysłowie, do góry nogami, to można by powiedzieć, że to jest też taka budowla, która ma przypominać domek, no ale no niestety to przypomina jak już to budę dla jakiegoś upośledzonego psa. Albo do czegoś, co ma być psowate. Jakkolwiek to brzmi. Dzisiejszy odcinek będzie taki mega na luzie, mega spokojny, dlatego że mam po prostu taki humor. Wiecie, ja też nie chcę robić tak, żeby za każdym razem śmieszkować lub cokolwiek, bo sami wiecie, że lubię śmieszkować, wszyscy to lubimy. No, ale stwierdziłem, że takie spokojne odcinki też powinny mieć miejsce, I guess. Tym bardziej, że są one jako tako fajne w oglądaniu.
O, czyżby Tin tutaj był? Chyba tak. A wykopiemy sobie. Wiecie, odcinki bez kamerki to raczej już jest rzadkość na moim kanale, biorąc pod uwagę, że moja jakby osoba przejęła let's play'e pod tym względem, że jednak występuje już z kamerką i tak dalej, więc... Wiecie, ale no, takie odcinki też muszą od czasu do czasu się pojawić, powiedzmy, takie trochę w starym stylu. Tak jakby stary pomidor był, ale cały czas jest ten sam pomidor. Co nie? Wiecie co? Światło się przyda, bo czemu by nie? Trzeba będzie te ściany poprawić, w sensie zastąpić tymi popękanymi cegłami. Z tego co wiem, da się zrobić popękaną cegłę. Chyba to trzeba było zwykłą cegłę dać do piecyka i ona się zaraz tam ogarnie, nie? Tak przynajmniej ja mniej więcej kojarzę. Mogę się mylić oczywiście. Dobra, czyli powiedzmy, że tu będzie ziemia. Mam ziemię? Oczywiście. No kurde, jestem przygotowany na tego typu akcje, animacje. I powiedzmy, że właśnie to będzie coś takiego i będzie szedł taki długi rządek dyrta. I z tej strony to samo zresztą zrobimy, więc ciach, 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 ciach. I tak, dla osób, które będą się pytali, również będziemy się zabierali za rzeczy z Towncrafta, które tutaj są. Albo inaczej ten mod się nazywa. Nie wiem, ja zawsze na niego Towncraft mówiłem, dlatego że kiedyś się nazywał Towncraft i pewnie też się tak nazywa, albo zmienił nazwę teraz. Chyba to jest teraz Galactic Craft, czy jakoś tak. Nie wiem. Wiem, że już 10. odcinek jest z Minecrafta i jestem naprawdę mega, mega, mega w szoku, że ta seria na długo wróciła, bo bałem się, że to będzie na takiej zasadzie, że nikt tego oglądać nie będzie. Biorąc pod uwagę, że jednak widowni nie mam stricte Minecraftowej, to jednak seria jest oglądana. I to jest fajne. I... miłe strasznie, dlatego że wiecie, kanał jednak nie buduje stricte na retro kontencie. Mógłbym oczywiście to robić, I guess. Mógłbym skupiać się stuprocentowo na retro kontencie albo ogólnie na innych grach niezwiązanych z Minecraftem i cholera jasna, dlaczego mam drewniany kilof. Umca, 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 schodzimy sobie w dół i mamy tutaj nasz korytarzyk. Dobra, dajemy sobie latarkę i lecimy dalej. Ta, latarka, mhm. Dobra latarka, powiem ci, Michał. Powiem wam, że wpadłem na jeden pomysł. Ja wam mniej więcej przedstawię go, jak to będzie wyglądało, tylko skopię tą ścianę. Więc skoro kopię sobie ścianę i nie robię nic takiego szczególnego, to może porozmawiajmy sobie na jakiś fajny temat, co? Więc nagrałem sobie dzisiaj pogadankę na temat Crasha, która jeszcze dzisiaj wleci, bo ja to nagrywam 17 lutego. Ponieważ, jak obiecałem, zrobiłem pogadankę na temat, co sądzę na temat końca Grand Prix. Tam będzie szczegółowe moje zdanie na ten temat. Wtedy, w chwili kiedy ja to nagrywam, to już pewnie dostaliście ten filmik lub będziecie to jakby oglądać, bo ja to nagrywam, a raczej... Tak, ja to nagrywam o... no, w sumie o 16, bo jest 15:59 już. A wy to pewnie zobaczycie koło godziny, nie wiem, plus minus 20. Może później, może wcześniej. Nie mam tu pewności stuprocentowej. Tak czy siak, jaki mam plan odnośnie plantacji tutaj? W sensie tych. Chcę zrobić piętrowo to wszystko, czyli dajmy na to, jest tutaj ten korytarz i tutaj powiedzmy będzie koniec pierwszego takiego, nie wiem, pierwszej powiedzmy tury i przykładowo ta tura będzie polegała na tym, że tutaj będziemy sadzili sobie chlebek. No przykładowo, ta strona to jest chlebek, ta strona to nie wiem, jakieś marchewki i na przykład robimy schody do góry. Schody do góry, nie wiem, będą oznaczały, że... tam będzie, nie wiem, plantacja trzciny bądź też czegoś, na dole natomiast będzie, nie wiem, plantacja bakłażanów czy czegoś. Ciężko mi jest to powiedzieć, ale łatwo będzie mi to zobrazować, jak wam to mniej więcej przedstawię na
Jak dojdę, że tak powiem, do wykopania tej ściany. Ściano, wykop się, proszę. I ups. A raczej i hopla, chciałem powiedzieć. Tak więc mamy tutaj mniej więcej ogarnięte, co trzeba. Dobrze, jest wszystko git. Dobrze. O, super. Czyli tutaj przykładowo puszczamy sobie wodę, co nie? Tutaj sobie będzie woda płynęła, tak się bada, 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 badu. I wygląda to tak, że tutaj jest woda. I tutaj sobie przykładowo zasiejemy chleb. Po tej stronie przykładowo będzie... Niech będą ziemniory. Ziemniory, dobra sprawa, ziemniaki to podstawa, że tak powiem, życia. Dlatego, że wiecie, warzywo dobre. Nie ukrywajmy tego. Tak, zgadza się, jest symetrycznie. I teraz przykładowo zniszczymy sobie tę ścianę. I teraz pewnie powiecie, kurde, no to dziwnie to wygląda, że ściana zniszczona w ogóle, bzytko, nie? Bzytko Michał, BBB. Spokojnie, uspokójcie klawiaturę. Ja wam wszystko wyjaśnię. Jak będzie mi się chciało, hehe. Nie, no dobra. Żarty na bok. Niszczymy przykładowo sobie takie... A dajmy na to tyle. Z tej strony będą schody, które będą prowadziły w dół do podobnego pomieszczenia, takiego jak te. Tu natomiast z prawej strony będą szły do góry i tam będzie jeszcze jedno piętro, może dwa, gdzie będzie tam właśnie farma trzciny, bądź też i innych tego typu warzyw. Mniej więcej mam to tak sobie zobrazowane. Na razie tylko robimy taką, powiedzmy, podstawę, żeby mniej więcej jako tako to wyglądało. Okej, okay. Mamy właśnie zbitą ścianę i teraz tak, dajemy sobie tutaj pochodnie i nie wiem, trzy schodki będą szły tutaj sobie w dół, tutaj idą do góry, czyli będziemy musieli zrobić coś takiego. Tutaj już mamy przygotowane, no i coś takiego, bo wiecie, to musi być jakby jednakowa strona. I tu sobie po prostu będą szły schodki w dół, ale... To mniej więcej wam za chwilę zobrazuję. Tylko zróbmy teraz cięcie, żeby można było... Fuck. Tak, to teraz ja późno powiedziałem fuck. Żeby można było mniej więcej ogarnąć pewien myk. Okej. Teraz sprawdźmy, czy ten trik z tymi kamiennymi cegłami będzie działał. Tu mam... A, dobra, czekajcie. O, coś się dzieje. Czyżby były popękane cegły? Powiedzcie, że jeżeli będą popękane, to będzie git. To będzie git w sumie. Ty, popękane cegły z tego wychodzą. Super. Czyli jednak mit z popękanymi cegłami... W sensie, wiecie, z cegłami, które wsadza się do piecyka i się przepala, to jednak wychodzą popękane. Czyli jednak osoba, która tam powiedziała coś na ten temat, miała kurde rację. Dobra, więc... Plan jest taki. Mamy tu jakieś... Nie mamy zwykłej cegły. To wszystko trzeba będzie teraz wymienić na, powiedzmy, asortyment, który bym bardzo chciał. No i zrobić oczywiście tutaj sufit z popękanych cegieł. Ale myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia. Tylko najpierw trzeba przygotować sobie itemy. Na razie nam się tutaj, jak widzicie, kamienne cegły ogarniają, więc za ten czas pójdźmy sobie... Na zewnątrz. Haha, ale troll. Jednak nie pójdziemy na samą górę, tylko idziemy tędy. O mój Boże, Jezu, jaki ja jestem czasami dziwny z tym moim humorem. Więc dobra, gdzie to było? O właśnie. Co my tu mamy? No, nawet fajne oznaczenie dałem. Kupa, po prostu. Co to w ogóle jest za miejsce? To mnie zastanawia. Wiem tylko, że mamy tutaj ten obrośnięty kamień, więc no fajnie. W ogóle ciekaw jestem, czy obrośnięty kamień da się przepalić na taki, powiedzmy, ceglany. Czemu, a może ten? Czekajcie, kamienna cegła i to. Wychodzi coś z tego? Nie. A tak? Też nie wychodzi, lol. Jak zrobić ten? Coś było, kurde, z tymi... tymi
jak to się nazywa, recepturami, że można tam zobaczyć chyba. O, muzyka. Mam nadzieję, że nie będzie ona na równi ze mną, ponieważ ja tam jakoś Super Minecrafta nie ściszałem. Nie, no nie działa tak. Jak to zrobić, kurde? Kamienna cegła. Nie. Nie, 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 nie i jeszcze raz nie. Dobra, więc to chyba działa na takiej zasadzie. Tak mi się wydaje, że musimy tutaj cały rządek kamiennych cegieł ułożyć, żeby z tego wyszła obrośnięta kamienna cegła. Tak mi się wydaje. A my za ten czas pójdźmy naprawiać szkody, które wyrządziłem ja oczywiście. Więc dobra. Myk, myk, myk. Dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie. Myk. Dobra, mamy to. I zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało. Dobrze. Ej, dobrze, naprawdę, ty. Ładnie to wygląda. Takie coś mi się bardzo podoba. Mega fajna inicjatywa. Myślę, że to naprawdę będzie bardzo ładnie wyglądać i się prezentować. To na razie wygląda jak wygląda, ale spokojnie, moi drodzy, spokojnie. To jeszcze lepiej będzie wyglądać. Mogę wam to naprawdę obiecać. A przynajmniej się postaram, żeby wyglądało jako tako. Kurde, no to najgorzej. Najgorzej. Dobra. Może na razie nie skupmy się na na designerskim podejściu do tematu. Najpierw może zobaczmy, jak będzie wyglądało to w praktyce. Bo wiecie, ja tu sobie robię plantację, a to może nie wyglądać za dobrze w praktyce. Może to tylko w teorii dobrze brzmi. Dobra, zobaczmy. Napełnijmy. Pyk, pyk. Nieskończone źródełko. Widzicie? Nieskończone źródełko ma swoje oczywiście plusy. Właśnie, będę musiał zrobić sobie w domku. Czemu nie? Dobra. Zejdźmy na dół. Super. Ty, właśnie. Ja to jestem dobry typ. Na razie zróbmy coś takiego, że pyk, pyk. I myk. Żeby nie latać do góry niepotrzebnie. Dokładnie tak. Dobrze, że to cały czas działa. Dajmy na to, że puścimy tutaj. I teraz puścimy sobie tutaj. O. Widzicie? Patrzcie, jak fajnie. O, i mamy od razu ogarnięte. Super. Super, super. Dobra, teraz w tę stronę. To samo. No, i super. I mamy tutaj to, co chcieliśmy mieć. Teraz kolejna część, czyli to, co zawsze robiłem na tego typu plantacjach, czyli kamienne płytki. Żeby pokryć jakby to, co ma tutaj miejsce. Jezu, zapomniałem, że u mnie jest tak ciemno. A dzień jest za oknem. Lol. Dobra, przetopmy sobie parę tych cegieł i zobaczymy się za chwilę. Dokładnie tak. O to mi chodziło. Dobra. Zejdźmy zatem w dół. Ja to jednak mongoł jestem. Chciałem zejść w dół, a zapomniałem zrobić jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, która mi pomoże w zrobieniu tego, co chcę zrobić. Naprawdę, uczmy się z pomidorem grać w Minecraft. Serio. No to dobra. Pierwszy rządek ja bym w sumie zrobił z oczywiście pszenicą oraz rzepą. Rzepą? Dobra, niech rzepa będzie. A niech będzie. Oż ty w rzepę jedną. Dobra. Nie mamy więcej żelaza, lol.
a nawet nie potrzebujemy, kurde, po co mi żelazna motyka, przecież mogę sobie zrobić kamienną, lol. Przecież tutaj nie ma jakiejś super różnicy między tym a tym, po prostu zrobię sobie taką i już. Tam niech się na razie przytapia, bo może się nam jeszcze na to przydać. Na pewno nam się jeszcze trochę tych kamiennych półpłytek przyda. Jak to w ogóle wygląda? Tutaj mamy takie, wiecie, malutkie przejście w ogóle, takie skromne, a tutaj taka wielka brama. O! Proszę bardzo, o to mi chodziło, dokładnie tak. I teraz powiedzmy, że z tego będzie coś takiego. Patrzcie, widzicie? Jeżeli ziemia robi się taka, to już oznacza, że jakby to pole jest zasiane i łatwiej będzie, żeby tutaj doszła, wiecie, no szybciej będzie rosnąć. O to chodziło mi. To chciałem powiedzieć. Tutaj niech sobie też będzie, tutaj będzie sobie rzepa z tym, z pszenicą rosły. O, to jest idealny pomysł na idealne piętro, więc to tak mniej więcej wygląda w teorii. Tutaj trzeba będzie zrobić tą. Muszę pamiętać o tym. Tutaj będę musiał też wymienić, ale dorobimy zaraz sobie cegły i pokażę wam, jak to na chwilę obecną będzie wyglądać. Ponieważ, no wiadomo, żebym zbudował to wszystko w jednym odcinku, to potrzebowalibyśmy na to 3-godzinny odcinek co najmniej z Minecrafta. A myślę, że nie ma to trochę za bardzo sensu, biorąc pod uwagę, że chcę wam to mniej więcej w teorii pokazać, jak to będzie wyglądać. O, dokładnie tak o to mi chodziło. Niech tam się kamień dalej robi. Na razie mamy tyle kamienia, więc musi nam starczyć. Pyk. 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 Pyk, pyk. Tak będzie. O. I to samo będzie z tej strony. Tu podmienimy zaraz na popękane cegły. Mamy popękane? Nie, nie mamy. To będzie tak. A tu będą zwykłe. O. Widzicie? Ja jestem człowiek, kurde, człowiek renesans. Aj, zepsułem. Zepsułem, widzicie, to jest problem, jak ma się autojumpa. Dlatego wyłączajcie autojumpa, jeżeli macie tą możliwość. Ja mam. The fuck? Co to było? Dobra, autentycznie jestem przerażony. Nieważne. Autentycznie jestem przerażony tym, co miało przed chwilą miejsce i lepiej będzie, jeżeli tego nie będziemy dalej komentować. Lepiej dla nas. Dobra, i teraz robimy coś takiego. Ja to zawsze robiłem w Minecrafcie. Lubiłem ten patent robić. Po prostu tutaj są kamienne te półpłytki. Co druga kamienna będzie po prostu... Albo może nie co druga. Raz, teraz dobra, od tego. Raz, dwa, trzy, cztery. No i piąta będzie tak. Cztery odstępu. Dokładnie tak. A i najwyżej tutaj będzie, no. Tak trochę niesymetrycznie w tej stronie, no ale... Nie można mieć wszystkiego. I damy sobie po prostu tu pochodnie. I tu pochodnie. No to będzie wtedy, wiecie, szybciej trawa, jakby ziemia dojdzie do siebie. O, nie trawa, tylko ziemia. I to samo z tej strony będzie. Żeby tak mniej więcej wam przedstawić, jak ja chcę budować. Bo ja, wiecie, trochę inspiruję się tym, jak kiedyś JJ Joker budował. A JJ Joker wiem, że może nie tak samo, ale podobnie robił. Okej? Okay? Żeby nie było, że mnie tutaj za będziecie poprawiać, że JJ tak nie robił. Ja nie robię tak jak JJ 1:1, ja po prostu robię swoim stylem, ale wiem, że mniej więcej JJ tak też robił. Mniej więcej. Żeby nie było, że zaraz tutaj... No. I dobra. Pik, 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 pik. W zasadzie to nie JJ robił, to mój dobry znajomy, kumpel, mój przyjaciel tak robił. Tak budował też. Więc można by powiedzieć, że jak już mam odgapiać od kogoś lub zżynać,
To tylko od kumpli swoich prywatnych. Hehe, jak to brzmi. Dobra, no i co? No i co? No. Tutaj będą szły ze schodki w dół, tutaj do góry. Tak jak już zresztą mówiliśmy sobie. Więc na razie to tak się prezentuje. Może nie jest to jakby budowla XXI wieku i renesansu, aczkolwiek jako tako wygląda. Prawda? Prawda. Mogę tu już ten? Ej, to w ogóle wyrosło? Nie, nie wyrosło. Lel, rośnij dalej. Mam jeszcze jakąś rzepę w skrzynce? Aż będę musiał zobaczyć. Jeżeli nie mam, to lipa. Jeżeli mam, to fajnie. Oj, nie mam. No dobra, trudno. Idźmy spać zatem. Zatem idźmy spać sobie, odpoczywajmy i budujmy sobie dalej. Nie, no dobra, w sumie zaraz i tak będziemy kończyli powoli ten odcinek. Bo już i tak jest dosyć długi. Nie ma co. Na razie zróbmy sobie takie ten popękane cegły, cegłofony. Niech się robią popękane cegłofony. Wiecie co? Wpadłem na pomysł, że jednak tutaj sobie zakończymy ten odcinek, więc tak to chwilowo wygląda. No i cóż, piszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Na razie nie piszcie mi żadnych nowych zadań, bo prawdopodobnie w następnym odcinku sobie będziemy dalej tutaj robić co nieco. Pewnie też i tak sporo zrobię poza nagrywaniem, ale no. Tak więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu w Minecrafcie nie tylko. Pa, pa!